Odzież dostępna jest już na www.1r1p.pl. Gicza. No patrzcie, to w ogóle zupełnie inaczej wygląda, jest kozak. Siemanko widzowie, dzisiaj dużo misji. Lecę wymienić tylne opony, nie wiem czemu, ale mi się skończyły. Odebrać zaraz dokładkę od kuriera oraz odebrać Maxa oczywiście, nie można zapomnieć. A tu auto, zajmę się autem, a zapomnę o tym, o Maxiu. Teraz lecę złapać kuriera, bo zadzwoniłem przed chwilą do niego, czy o której będzie, a będzie o 16, ale zaraz będzie przyjeżdżał obok, więc idę złapać, bo mam dokładkę do Mustanga naprzód, którą dzisiaj zamontujemy i lecę wymienić opony i odebrać Maxa na szybko. Więc jest trochę misji, jest trochę celów, ale wszystkie są do zrobienia, więc let's go, jestem ciekawy jak ta dokładka w ogóle wygląda. Opony już mam, bo wcześniej był kurier, zanim zacząłem film w ogóle, więc odebrałem, leżą w aucie. Git chat, lecimy. Patrzcie, to będzie dokładka tu naprzód. Pod to jeszcze wchodzi. Pod to jadę ją teraz odebrać, chyba już tu nie wjadę więcej. Chociaż jest sporo. Jest sporo miejsca, więc mam nadzieję, że tej podkładki nie rozdupię szybko. A tu są już moje oponki. Kurde, cały bieżnik. Ciekawe, na ile mi starczysz bieżniku. Oby jak najdłużej, nie tak jak te. Te miałem miesiąc, a one też były nowe. A to tylko tylne na szczęście, bo cztery to by były koszta. Te w sumie już były drogie trochę. Za dwie opony zapłaciłem, kurde, 1860 zł. Strasznie dużo. Znaleźć te sponsorów na auto, którzy będą chcieli na tory i tak dalej. Kurde, ale bym filmy trzaskał. Takich sponsorów motoryzacyjnych to by był sztos. To byście mieli więcej wtedy Mustanga, że tak powiem. Dobra, lecę dokładę odebrać i łapać kuriera. Gdzie ja to zmieszczę w ogóle? Ja mam rower tu, dwie opony. Kurde, tragedia. Dobra, musiałem do domu z buta i z tą dokładką, bo to tak wielki karton był. A tu nie dość, że opony mam, rower, wszystko, to mówię, kurde, dobra, odłożę na razie. Więc odłożyłem na razie, wam nie pokazuję. Rozpakowałem ją. Taki kawałek szmelcu, plastiku, że tak powiem. Zobaczymy jak to będzie siedzieć, mam nadzieję, że dobrze. I będę to montował dzisiaj z moim ziomeczkiem, który się takimi rzeczami zajmuje, więc spoko. Ogarnia takie rzeczy. Co mówiłem, nie te opony. Profil 245 zamiast 275. A patrzyłem 3 razy chyba. I stałem jak debil w kolejce do wymiany. No i nie wymieniłem. Muszę dzisiaj odesłać i zadzwonić tam. A teraz idę odebrać Maxa, więc widzimy się zaraz. No więc Maxiem już idziemy. Co tu jest? Opony? Tak. A powiedz ładnie, opony. Opony. Brawo. Ale nie teta to zamówił, tato jest głąbem. Tak. Dzięki, kurde. Tato głąb, nie? Nie, tato nie głąb? Tak. O, jak miło, że nie mówisz na mnie głąbie. Maxio, co ty już baję wciągasz? Nie mam. Ty to? Ja już po Maxiowemu mówię. Ja to, on to. Ja teraz idę zrzucić te opony. Fajnie, zadzwoniłem do tam, gdzie zamawiałem i przyślą mi nowe. Tylko, że będą za dwa dni, więc trudno, ale na szczęście ten. Na szczęście się udało, że... Czy myślą nowe? Czy się cieszysz? Tato! To jest dokładka daty do auta. Nie. Ale nie ruszaj, ej. Maxiu, chodź. Jak mi to złamiesz, bierę to. Mam nadzieję, że się zmieści, nie? Tu mam jeszcze śrubki do tego. Lecę do ziomeczka to montować. Dobra, weszło. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Tu mam szydełko, tu mam rower. Mam dwie opony w aucie i dokładkę. Na luzie. Maxiu, przybrało ci się. Oponki dostałeś. Troszkę, powiem ci. Dobra, jeszcze szybko mnie ciepło. Kurde, od razu lepiej. Czyściutki jak nigdy. Że co, do tej folii się strasznie brud przykleja. Nie zawsze to jest łatwo tak zmyć. Można teraz jechać montować resztę. Ciekawe jak z tą dokładką będzie. Na razie wygląda to tak, o. Tu dojdzie jeszcze dokładka do mnie. A, Krzysiu? Siema, siema. Hello. Tak przymierzałem to tak dziwnie, jakby mój szerszy był. Taką jakoś mniej się. Jakoś to. A mam śrubencję, takiego dostałem w zestawie. Ja miałem u siebie na dwa blachowe wkręty zrobioną dokładkę, że jak podjeżdżałem pod coś, no, ona mi po prostu ten podnosiła się, żeby jej nie uwalić, nie? Dobra, to co, ja się przebieram. Ciekawy będzie. No, kurde, od razu lepiej. Czekajcie, jak błyszczy, kurde, jak tą folię się ściągnęło. Elegancko. Kurde, powiem wam, że może być ciekawie. Na pewno go to lekko obniży i poszerzy. Zobaczymy efekt finalny. Jak nie będzie mi się podobać, to po prostu sprzedam zderzak i kupię od Shelby. Czyli co, działamy z bomby na bombie, tak? Tak jest. No takie, żeby też nie wystawały kręciki, co nie? Elegancko. Przykręcimy, damy na rogu pierw dwa, po boku po jednym i środek jeden, a później już ci obkręcę całego, nie? No tak, no to na pewno równo trzeba. Tak. Najlepiej właśnie przykleić na klej i sprawdzić, czy z dwóch stron jest równo, bo my jak staniemy po dwóch stronach, to tego nie obczajmy. Patrzcie teraz, dokładka z Mustanga, jak wygląda na Hondzie, teraz się przekonamy. Wygląda szybsza niż wygląda. Tak. Panie. Normalnie. Ej chłopie, ty. Ty, ale za szeroka. Ale fajnie to by siadło. Czekaj. Ale to by siadło, o kur...
Ej, to by dobrze tu siadło. No. Bez kitu. Podobno. To co, zamawianko? Nie, jakoś. Jakbyś i tak już pochłonęła tyle pieniędzy. Szok. Hunda? Tak. Dobra, wracamy, jak już przykręcimy. Zobaczcie, kto tu w ogóle mieszka. Sąsiad za płotem. Sąsiad za płotu, siema Malfoy. Wszyscy pytają, gdzie jest Malfoy, a on za płotem. No. Więc tu macie odpowiedź teraz. Malfoy jest za płotem, jakbyście pytali znowu w komentarzach. A czeka teraz na nogę, bo nie ma nogi. I się wylewa, zawsze tak? Zawsze nie miałem. No tak, no ale na tą... No tak, tak. Na tą do wylania, bo tamta ci się złamała, czy co? Tak, złamała się. Kurde. Będziemy robić crash test. Crash test. No, to w następnym odcinku będziecie mieli crash test protezy. Tamtej starej? Tak. Kurde. Malfoy tutaj niecne plany ma. Ale jak będziesz miał, to ja cię widzę na skateparku, kurde. To pewnie. Bo salta, jak można? Salta będą robione. A jeździsz jeszcze na rowerku, czy tylko hulaja teraz? Na rowerze jeżdżę po prostu jak mam protezy i tak dalej. No bo ciężej z jedną. Ale ostatnio byłem, bez jednej nawet jeździłem. To? Tylko nikt nie widział. Ale jeszcze nie jechałeś ze mną Mustangiem, to musimy zaraz się przejechać. Tak więc Malfoy leci na przejażdżkę. Zobaczymy reakcję Malfoya. Zaraz się przejedziemy. Tylko dokręcimy to, wiesz, żeby nam nie odpadło. Patrz, do mnie dzwonią. No. Przepraszam, Krzysiu. Dzieciaki. Łeb tylko za Mustanga wystawia. Przepraszam, Krzysiu. Powiedziałem, że to ja dokręcę, ale to no. To Krzysiu jest tym głównym sprawcą. Więc jak zepsuję, to będzie na niego. Nic nie zepsuję, a jeszcze nawet poprawię. Ale żeby to gówno było takie drogie, wiecie ile taki plastik kosztuje? Ja nie wiem, czy mówiłem, czy nie, ale to gówno kosztuje 550 zł. Za kawałek plastiku ja myślałem, że to będzie jakiś, wiecie, no dorąbany taki gruby plastik, coś, amelinium jakieś dobre. Tego nie pomalowałeś. A tu, kurde, kawałek plastiku i tyle pieniędzy. Dobra, patrzcie, jak Krzysiu elegancko przykręcił. A łapa sama się spicowała. Kurde, ej, taka mała rzecz, a tak cieszy. No patrzcie, to w ogóle zupełnie inaczej wygląda, jest kozak. Tu jeszcze dystanse wjadą, air ride, no i spoiler tył, dyfuzor tył i kończę na razie pakowanie pieniędzy w to auto i jadę na wakacje. A nie chciałem tej takiej drugiej dokładki, bo jest jeszcze taka druga z takimi dwoma bolcami, co trzyma. Rezi to ma u siebie, tą żółte. No ja nie chciałem z tego powodu właśnie, że parę osób już to widziałem u paru osób, a ta była taka, no w mniejszości używana, że tak powiem. Ale jest kurde kosa, ja się nie mogę napatrzeć normalnie. Jest mega. Tak przedłużyło to auto trochę, a tu jeszcze coś dojdzie, więc luz w luz. Co Malfoy, lecimy? Siadaj, bo jeszcze nie jechałeś. Twarz. Podkreśla twarz. Jedziemy z Malfoyem. Zobaczymy jego reakcję. Malfoy jeszcze nie jechał ze mną ani razu. Wiesz, że to startuje jak samolot. Tak, ma startować. I ogólnie... Albo dobra, to później powiem. O fuck, jak to rusza w ogóle. Wiesz, że to startuje jak samolot. Ole, to ma... Chłopiek, to chodzi w ogóle. Będzie chodzić. Poczekaj, aż wydech będzie zrobiony. O. Jo. To będzie strzelać ogniem. Widzowie, ogólnie... Jak wrażenia? koksuwa normalnie. Wrażenia są koksowe. Po chwili jazdy normalnie przeczyłem... Przeminęło mi całe życie. Nie no. Mały boczek. Mały boczek, bączek. Boczek, bączek. Guwer. Co, gites? Gites. Ogień jest. Polecam. Co? Ale mu przygrzałem teraz. Ogień! Pierwsza jazda była najlepsza, bo później już się przyzwyczaiłem. Tak, później już jest przyzwyczajenie, nie? Zobaczysz później, jak się zrobi. Więc. No, poczekaj. Ale nie, no, czułem się jak w Need for Speedzie normalnie. Nie, fajnie się było. Sam się nie mogę napatrzeć. No, ale kosa jest, kurde. Dobra, ja idę, Krzysiu, jeszcze sprawdzić, czy dokładka się będzie trzymać. I ten. Jak wypadnie, to ci dam znać. To gwarancja dobra, my się nie znamy. To jest to. Poza. Zajebiście, wiesz? No.
Chyba, jaram się mega, fajna dokładeczka. Jeszcze na tył dyfuzor się ogarnie i progi. I spoiler przyjdzie. A ze spoilerem to grubsza misja. Grubo, mówisz? Miało być zdrowo, a wyszło jak zawsze, kurde. Ja pierdziu. Bang. I dla Maciusia. A tato ma zabawkę dla ciebie. A żeś Maciu zjadł wszystko, ja pierdziele. Czy to on sam wszystko zjadł? On wszystko sam zjadł. Ja teraz lecę do rodziców, pochwalę się moją dokładeczką. Zobaczmy, jak im się podoba, czy siedzi, czy nie. Do kamerzysty Waldka i kamerzysty Marty. Ale przed tym jeszcze baterię wymienię w aparacie, bo już pada. I reakcję mamy. Czeka, tu idzie tego. Co tam? Ty sobie stolik zrobiłeś? No i jak? Muszę mieć na czymś jeść. Z tyłu też będę miał stolik. Ile go obniżyło? Nie wiem, ale i tak jest dalej wysoko, no zobacz. To nie jest jakoś nisko. Wydawać się tu prosto, żeby tak mieć, tu się teraz. Dlaczego w moim pokoju? Co? A to ty? Dlaczego? Czemu gadasz przez telefon i grasz tu? O, nie zacina się, ja pierdolę. No wiem, dlatego gadam na telefon jak jest numer. Masz drewniany miecz, biedaku? Julka streamerka, streamerka Julka. Czego ty tu szukasz? Nie, naprawdę. Kontentu. Kiedyś lub z Guciem. Wszyscy pytają. Ja nie. Weźcie w Minecrafcie. Patu. Prawie taki ładny jak mój, no ale co? Nie będę się wypowiadał. A ciekawe, czy do twojego są jakieś dokładki? Ty sprawdźmy. Na pewno są. Dokładka zderzaka Mercedes. Jaki to jest? W203? CLC. CLC? Tak. Przecież to jest na, z przodu. Oryginał? No przecież ja mam. Jakiego nie masz? A nie, no to jest ten co... W907 2018 plus. O, chrom masz tam. Mhm. Spoko luz, git chat. Działam, no, to już działam. W dzisiejszym odcinku odbieramy. Jutro, drodzy mili państwo, odbieramy Mustanga dla Maksia. Jego własnego Mustanga. Jest kozak. Bo te tetka to już nie? Tetką już nie, co ty, prezes musi mieć porządną furę. Aldek, a ty kiedy dokładka? Ty w ciąży jesteś. Ma dokładkę. Pa, dokładkę. Ja mam dokładkę. Ja pierdziu, jaki bębo. Mamo, tato jest w ciąży. Ale pojadłem, ale pojadłem. Ja słyszał w programie, że będzie 15 koła na dziecko i proszę. Dobra, myślę, że możemy już kończyć ten odcinek, tak więc zostawcie łapkę w górę oraz suba, który znajduje się na brzuchu taty. Zostawcie tego suba. Jakiś fajny komentarz na dole. Tylko nie piszcie fajny komentarz. Pewnie i tak napiszecie. Dobra, i oglądajcie kolejne poprzednie filmy. Elo! Moi przyjaciele, pamiętam was z dawnych lat. Pozmieniało się ostatnio, teraz lecę w świat. Ciągle tęsknię, chciałbym, żeby wrócił dawny czas. Moje wspomnienia nie poszły nigdy w las. Ej, chcę słyszeć prawdę, ciągle trzymam gardę. Walczę z tym losem, uwierz, nigdy nie osłabnę. Ej, latuję tugan, robię ruchy zgrabne.